witam na Skarbcu Króla. W dzisiejszym odcinku opowiem o historii jednej monety, którą zdobyłem w bitwie pod Kirchholmem. W tym czasie walczyliśmy po stronie Korony Polski. Jako husaria litewska braliśmy bezpośredni udział w walkach i król nam zapłacił taką monetą. Każdemu żołnierzowi. Bitwa ta została stoczona 27 września 1605 roku w czasie wojny o Inflanty. Przyczyną tej bitwy były zmagania o dominację, panowanie nad Morzem Bałtyckim, a także walka o tron szwedzki z Karolem IX Wazą, znanym także jako Karolem Sudermańskim. Oczywiście, że walczył o tron Zygmunt III Waza, który był faktycznie miał też szwedzkie korzenie. Straciliśmy w czasie tej bitwy 100 żołnierzy, 200 żołnierzy zostało rannych. Ja straciłem w tej bitwie dwóch przyjaciół, no a ta moneta mi przypomina mi o tej zwycięskiej bitwie, a także o tym wspaniałym towarzystwie. Trzymam w ręku dukat miejski Zygmunta III Wazy, wybity w Mienicy Gdańskiej pod kierownictwem Filipa Kluwera. Rękę ze sztyletem, jak widzimy po dacie, to akurat był znak Filipa Kluwera, zarządcy Mienicy Gdańskiej w latach 1582-1608. Odmiana z legendą awersu zakończoną na literkę P. W samym końcu nad koroną króla widzimy literkę P, co oznacza Prusję. Waga tej monety na chińskich wagach około 3,51 g diametr, około 22 mm. Putin Czapski opisał podobną monetę, tylko zakończenie na DP pod numerem 7320 i nadał stopień rzadkości R4. Na awersie widzimy po pierwsze króla w prawo, w koronie zbroi i w krezie w otoku napis Sigis, trzy arabskie, DG, Rex, Pol, Ed, Svet, P. Czyli Zygmunt III z Bożej Łaski, król Polski oraz Szwecji i Prusji. P, literka oznacza najprawdopodobniej Prusja. Na rewersie widzimy duży herb wolnego miasta Gdańska, trzymany przez dwa lwy. Nad nimi znak menniczy, w otoku legenda Mone, no, aur, sivi, gedanensis, 95. No i zakończenie tej legendy, rękę ze sztyletem. Znakiem Filipa Kluwera, jak już wspominałem wcześniej. Taka oto piękna moneta, warta może być jak mieszkanie w dzisiejszych czasach. Bardzo rzadka pozycja i być może nawet i nieopisana. Zakończenie tej legendy na literkę P. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!